Witaj. To będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Energia podąża za uwagą. To, na czym się skupiasz, to masz. Jeżeli myślisz o tym, co chcesz zrealizować w życiu, jakie masz marzenia, to się najczęściej spełnia. Jeżeli skupiasz się na braku, czyli na tym, czego jeszcze nie masz, że nie masz pieniędzy, nie masz sukcesu, nie masz przyjaciół, no to co? To oczywiście to się powiększa. Ponieważ tak to działa, że to, na czym się skupiasz, tego masz więcej. Nie wiem, czy zauważyłaś taką zasadę, że jeżeli na przykład chcesz kupić sobie samochód, wymarzyłaś sobie odpowiedni model samochodu, to co się nagle okazuje? Nagle okazuje się, że wszędzie jadąc widzisz właśnie te modele, innych samochodów nie zauważasz. I tak to właśnie działa, czyli nasza uwaga jest skoncentrowana i ona wręcz przyciąga te elementy. A co za tym idzie? Oczywiście za tym idzie potężna energia. Nie wiem, czy też masz takie przykłady w życiu, ale ja ich mam kilka, że jeżeli ktoś mówi o zdrowiu, to co? To będzie przyciągał zdrowie. A jeżeli mówi o chorobie, o tym, że nie chce być chory, no to co? To przyciąga oczywiście chorobę. I nie wiem, czy Wy też tak macie, że osoby, które ostatnio zachorowały na COVID, to są bardzo często te osoby, które bardzo się bały tej choroby, nie chciały zachorować. Dezynfekowały ręce, ściągały całe ubranie, kiedy wchodziły do domu, myły wszystkie produkty ze sklepu, łącznie z opakowaniami. I co? I one pierwsze zachorowały. Dlaczego? Ponieważ energia podąża za uwagą. Te osoby nie chciały być chore. A wiadomo jeszcze, że na dodatek nasz mózg nie rejestruje słowa nie. Więc jeżeli nie ma nie, no to chcą być chory. Nie chcą być chory, chcą być chory. Myślę tylko o chorobie, skupiam się na chorobie. Więc co warto robić? Warto na przykład skupiać się na wdzięczności. Jeżeli każdego dnia skupisz się na 3 pozytywach, które Cię spotkały w tym dniu, to co się okaże? Że tego oczywiście będziesz mieć więcej. I tego Ci życzę, bo pamiętaj, że energia podąża za uwagą. Więc skupiaj energię na pozytywach, a na pewno będziesz ich więcej miał. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaźmierczak.